Czy Słowo Boże, spisane tysiące lat temu, ma coś do powiedzenia współczesnemu, cywilizowanemu człowiekowi? Wbrew pozorom, nasz świat nie różni się tak bardzo od świata opisywanego w Biblii. Ludzie zmagają się i zmagali z podobnymi problemami i zadają sobie i zadawali podobne pytania. Na przykład, kim jestem, po co żyję, dokąd zmierzam, co warto lub czego nie warto robić, co da mi przyjemność, a co przyniesie mi korzyść. Księga Przysłów jest zbiorem odpowiedzi na takie właśnie pytania. Salomon pokazuje, w jakim kierunku iść w życiu, czego unikać i dlaczego to jest ważne. Posłuchajmy, co mówi o tym w 3 rozdziale. Synu mój, nie trać tych pouczeń sprzed oczu. Zawsze staraj się być rozważny i przezorny, a staną się one życiem Twojej duszy i ozdobą Twojej szyi. Wtedy będziesz szedł pewnie swoją drogą, nie potknie się Twoja noga. Kiedy się położysz, nic Cię nie zatrwoży, zaśniesz, a sen sprawi Ci przyjemność. Nie musisz się lękać nagłej trwogi ani burzy, która uderzy w bezbożnych, bo Pan Ciebie wesprze. On Twoją nogę uchroni przed sidłem. Zasady i pouczenia staną się życiem Twojej duszy. Innymi słowy, pomogą Ci rozwinąć się, wzrastać, dojrzewać. Będą ozdobą na Twojej szyi. Czymś drogocennym, czymś wartościowym, co sprawi, że inni ludzie Cię zauważą, dostrzegą. Po to wieszamy różne ozdoby na swoich szyjach, żeby przyciągały uwagę i żeby dodały nam atrakcyjności. I tym właśnie będą zasady, wskazówki Ojca, jeśli oczywiście Syn będzie ich przestrzegał. Pomogą Ci kroczyć drogą Twojego życia. Będziesz szedł pewnie swoją drogą. Co to znaczy? To znaczy, że będziesz wiedział, co masz robić w różnych sytuacjach. Nie będziesz musiał się wahać. Po prostu będziesz wiedział, jaką należy podjąć decyzję i dzięki temu nie wpakujesz się w kłopoty. A to będzie skutkowało tym, że będziesz spał spokojnie i z czystym sumieniem. Kiedy się położysz, nic Cię nie zatrwoży. Zaśniesz, a sen sprawi Ci przyjemność. To jest mój ulubiony fragment. Kiedy będziesz zasypiał, nie będziesz się bał. Przed Twoimi oczami czy w Twoich myślach nie będą przewijać się osoby, które skrzywdziłeś, nie będą lub sprawy, których nie rozwiązałeś. Nie będziesz myślał, jak wybrnąć z jakiegoś kłamstwa czy wyplątać się z jakiejś trudnej sytuacji. Zasadniczo chodzi o to, że jeśli wybierzesz ten kierunek w swoim życiu, trzymanie się Bożych zasad, trzymanie się Bożych wskazówek, to unikniesz wielu kłopotów i nie będziesz musiał kombinować i brnąć w kłamstwa. I Pan Bóg będzie wspierał Twoje decyzje i Twoje wybory. Trzymanie się Bożych zasad nie było łatwe wtedy i nie jest łatwe dzisiaj. Wiele razy słyszałam, że tak nie da się żyć. Albo, że są sytuacje, w których nie można ich zastosować. Świat jest zbyt brutalny i trzeba po prostu w nim przeżyć. Świat był brutalny kiedyś i jest brutalny dzisiaj. I Pan Bóg o tym wie. On dał nam swoje zasady po to, aby ten świat nie zniszczył nas. I abyśmy przez nie pokazali, że jest inna rzeczywistość niż ta, która nas otacza. Czy nie chcielibyśmy dla swoich dzieci, aby miały pokój w sercu i podstawę, fundament do podejmowania różnych ważnych życiowych decyzji? Czy nie chcielibyśmy tego też dla siebie? Zawsze mamy wybór. Możemy trzymać się Bożych zasad, możemy je też odrzucić. Którą drogą Ty pójdziesz?